Teraz będzie kilka słów o przesadzaniu. Znowu o mnie? Kama, uspokój się. Słuchajcie, to wszystko przez jedną z pasażerek amerykańskich linii lotniczych. No. Samolot, kupujemy sobie bilet, wsiadamy, wygodnie lecimy. Mm-hmm. Ale czasami jak jest niewygodnie, no to wymyślamy, no to pomyślimy sobie, co by to wykombinować. Mm-hmm. Do tyłu można się odchylić. Sąsiadowi na plec, na przykład, można, no. Ale to wciąż mało, prawda? Pewna pani leciała sobie samolotem właśnie taką amerykańską linią lotniczą. No i wpadła na beznadziejny pomysł, no. Bo stwierdziła, że będzie udawać chorą, licząc na to, że w końcu ją przesadzą do wygodniejszego, fajniejszego fotela, do klasy biznes. No i co? No i udawała tak dobrze, że pilot postanowił awaryjnie lądować w trosce o jej zdrowie. Tak właśnie było, kiedy wylądowali, choroba nagle zniknęła. No, na nieszczęście udającej będzie musiała teraz pokryć wszystkie koszty, no i konsekwencje tego przerwanego lotu. No koniec, proszę. Kropka. Myślała, że ją przesadzą. A sama przesadziła. No dobrze, słuchajcie, na to poszły duże, oj, duże pieniądze. To bardzo dla duże. Konkretnie chodzi o 13 milionów dolarów. Czyli już wiemy, że nie mówię ani o mnie, ani tobie, Rudy. Ile to jest mniej więcej? No, 13... 50 milionów. No, 50 milionów złotych, no, poszło już. No. Tylko teraz na co? Otóż 50 milionów złotych, proszę państwa, władze wyjątkowego miejsca pod tytułem Moskwa, no. Władze Moskwy zapłaciły podobno za, i teraz uważaj, no. Sprzątanie liści. Wow, to musi być w takim razie złota rosyjska jesień. Co najmniej 50 milionów złotych. Wow. Z drugiej strony, skoro za sprzątanie liści można płacić taki hajs, to zastanówmy się, za co nam powinni płacić. O, halo, dzień dobry. Halo. O, jesteś, proszę bardzo. Za co tobie powinni płacić? Prosimy. Świetnie, no to będziemy ci płacić. Czekaj, no musimy odebrać, coś tu się pompał. Skromniaszka nic sobie nie wymyślił. Halo, dzień dobry. No. Halo, dzień dobry. No teraz jesteś, za prosimy. Co powinni ci płacić? Oddychanie. To już trzy złote poszło. Dobrze. No dobra, to skoro siedzicie, to siedźcie, bo inaczej byście usiedli, gdybyście stali. Prawie połowa Polaków. Prawie połowa Polaków. Chce dymisji Witek. Jaki Witek? No nie spodobało im się, że trzeba anulować. To przegramy. Że jeszcze raz? Pani marszałek Sejmu, no, pani Elżbieta Witek. Kupiła serca tych wyborców, bo ponad połowa chce. Zaskarbiła sobie, tak. Odwołanie jej po tej aferze z tym głosowaniem nad KRS-em i że jeszcze raz, że za mało, że się nie uda i w ogóle. No i teraz połowa Polaków wyraźnie powiedziała, no. W badaniu, wyraziła swoje zdanie, nie chcą. No i co? No i co? No i co? No i co? No i nic. No i... Nic to nie zmienia. Bez względu na godzinę wydarzyło się i ma miejsce od wczoraj, wszystko jest już grane, to nie tajemnica, to oficjalna sprawa w Warszawie. Okazuje się, że Warszawa dołącza do miast, które bardzo dzielnie będą walczyć ze smogiem. Poderwano drony do nieba, one już filtrują to powietrze, co leci z kominów, a strażnicy miejscy podobno ruszyli, by patrolować to, co najgorsze, czyli smog. Będziemy w Warszawie walczyć ze smogiem, faktycznie smogu jest coraz więcej, gdzie zima, miasta pewne dołączają. Teraz Warszawa już oficjalnie będzie sprawdzać nasze powietrze w mieście. No. Dlatego na zapas lepiej kaszleć z dala od radiowozu. Plany, plany i jeszcze raz plany. Proszę bardzo, pochwal się. Proszę. No. Nie moje. Wciąż celebrujemy, proszę państwa, zwycięstwo oczywiście dziecięcej Eurowizji. Przez kogo? Vicky Gabor! Woohoo! Bardzo trochę dobrze. Trochę prezes też wygrał, widać było. Tak, dobrze. Ale wiadomo, że no nie można zapomnieć o zeszłorocznej zwyciężczyni, czyli kim? Roxy Węgiel! No, ta wyskakuje cały czas, no daje ci szansę, Rudy. No, ale robię co mogę, tylko jestem wolniejszy, no. Roxy ma się dobrze, ale widać, że ma jeszcze wiele do zrobienia. No. Ma wiele, to prawda, rozkręca się dziewczyna. Jej rodzice... Mhm. Podobno zdradzili plany Roxy na przyszłość. Ojej, no i uważajcie teraz. Roxy, Roxy, wokalistka, podobno chce być legendą, jak Freddie Mercury. No to najwyższy czas zapuszczać wąsy. I tak sobie tutaj dywagujemy na temat tego, kim moglibyście być, gdybyście nie byli sobą. Wiadomo, gdybym nie była sobą, to byłabym kimś innym, jak mawia sławetne powiedzenie naszych ulubionych bohaterek internetu. Właśnie. Tak, to prawda. Słuchacze nasi przejmują antenę, proszę bardzo, oddaję im głos. Halo, dzień dobry. Halo. Siemandero. Tak w ogóle to chciałbym być też przez jeden dzień moją żoną, tylko po to, żeby się dowiedzieć, o co jej chodzi, nie po to, żeby zrozumieć.
Dziękujemy. Ciężko, ale jednak marzonko jest. I... Ale jest szansa, że wtedy nasz słuchacz w końcu po raz pierwszy w życiu wiedziałby, jak to jest mieć rację. Wiesz co, Kama? Mamy nadzieję, że żona akurat by nie słuchała. No bo może być. No bo może nie mieć racji już do końca życia. Halo, dzień dobry, jak się masz? Opowiadaj. Witam. Dobrze, wiecie co, tak jadę, się zastanawiam, kim ja bym chciał być. I tak doszedłem do wniosku, że ja bym chciał być śpiącą królewną. Chciałem się wreszcie wyspać. O, no to dobranoc. No dobranoc, dobranoc. Bardzo dobrze. Kto tam? Proszę na poligon. Dziękuję, nie ma akurat. Niestety nie, już niedługo takie słowa być może usłyszycie właśnie we własnym domu. Czyli my? Dlaczego, my tak? Z Rudym? Czemu? Dobrze, że razem nie mieszkamy, to nie przyjdą do nas. Nikt się nie kapnie, że nie. To wszystko dlatego, że szef sztabu Generalnego Wojska Polskiego już zapowiedział, że 2020 rok ma być rokiem wojska. No i z wojskowych zapowiedzi wynikało bardzo jasno, że będzie rok rezerw i wielu Polaków zostanie wezwanych na specjalne przeszkolenie tychże rezerw. Ciekawe, jakie są powody, żeby wzywać rezerwistów w czasie pokoju na jakieś turbo super szkolenia. Dlaczego oni to robią? No, bo mogą! Coś mi przysłoniło nasz zegarek radiowy, no ja nie wiem, no. Jakaś i nie mgła. Byłam to ja! No dobrze, wracamy, schodzimy na ziemię, dzień dobry, i chciałam jedziemy. Powiedzieć, że się nie dało. Nie dało się. Spory problem mieli budowniczy z kociewskiej kolonii Knybawa. To jest województwo pomorskie. To jest dokładnie prawe nad morze. To jest chyba województwo pomorskie. Brawo. Ekipa, która miała budować jedną z tamtejszych ścieżek rowerowych, ewidentnie nie dała rady. Ścieżkę zaczęto budować z dwóch stron, czyli z jednej strony i z drugiej strony. No budują, no wiadomo. No i całkiem dobrze im szło, ale kiedy już miało dojść do połączenia obu stron, okazało się, że panowie nie trafili. Że co? Jak nie trafili? No obie drogi się nie spotykają, no po prostu jedna nie łączy się z drugą, no. Ej, no to dobrze w sumie. Ja niby co w tym dobrego? Dobrze, że nie budowali mostu. Wiemy ile, i nie chodzi o to, za jaką dietę da się w Warszawie przeżyć. Wiemy ile i to oficjalnie były ankiety, były badania, wykresy, specjalne modele matematyczne, próby, błędy, nieudane i w końcu się udało. Nie bolą ręce, jak tak mówisz. Uwaga, ustalono i już wiadomo, to naukowcy zbadali. Wiemy, jak wyglądają sposoby prowadzenia samochodu przez wszystkich ludzi. Naukowcy zbadali i odkryli i co najważniejsze, nazwali wszystkie, absolutnie wszystkie sposoby, w jakie prowadzimy samochody i konkretnie na ziemi istnieje spisanych, udowodnionych, potwierdzonych 36 750 sposobów na prowadzenie samochodu. Wow. Czyli prawie 50 000 sposobów prowadzenia, tak? A i tak ten, co siedzi na siedzeniu pasażera, wie najlepiej. Turulom tukni bachotajkon tamba. I to z pewnością nie była Natalia Nykiel, bo Natalia Nykiel, drodzy państwo, nie śpiewa tak często u nas, dlatego że jest bardzo zajętą osobą i już niedługo będzie jeszcze bardziej zajęta. Naprawdę? Będzie jurorką w The Voice of Poland. Wow. A to wiek, że jurorką będzie to nic słuchać. Ale co, że kolejna dojdzie? Czy ktoś odejdzie i ona wejdzie? Trwa losowanie, kto odchodzi. Okay. Ciągną zapałki, kto ma najkrótszą, to już nie jest jurorem. Mniej więcej sytuacja jest taka, że przeczytałem bardzo ciekawą rzecz. Otóż poza tym, że Natalia Nykiel będzie jurorką, to dostała również podobno za tę swoją pracę historyczną stawkę. Ej, ale co to znaczy historyczna stawka? No, że ma płacone w dukatach. La, la, la.